Witam na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę wszystkie moje neokardiny, znaczy wszystkie akwaria, a jest ich 21 zbiorników. Te co kupiłem parę miesięcy temu, no to po prostu na razie są po jednym zbiorniku, a te co mam już dłużej, no to przerzucałem do dwóch zbiorników i tam w wolnym czasie już trochę trzeba porobić selekcji. A w tych co kupiłem, tak jak widzicie, to po prostu niech się namnoży, a później będziemy selekcjonować. Wszędzie praktycznie mam te same podłoże, ten żwirek drobniutki. Pokazywałem jaki we wcześniejszych filmach. Także tak to u mnie się prezentuje. Tu mamy szoko, też mam w dwóch zbiornikach, ale ten w jednym mam gorsze, w drugim lepsze i po prostu trochę te gorsze przerzucam tam. Niedługo jakiś urlopik będzie, no to poświęcę 2 dni, żeby zrobić z tym porządek, bo jak wiecie, mam zapieprz właśnie z restartami dla krewetek Caridina. Codziennie robię po pracy po 3 zbiorniki i kurde, już jestem zmęczony, a jeszcze zostało 9 restartów, czyli 3 dni. No, tak to się u mnie prezentuje. To nie to, że gdzieś jest dużo krewetek, no to widzicie, co chwila pokazuje jakiś tam ten sam zbiornik, tylko inne ujęcia, tylko po prostu to jest porozdzielane po 2, bo na przykład Orange czy Red Reel było w cholerę dużo, czy Blue Jelly też sporo. No i tam niektóre, no to zależy jak tam światło padnie, się wydają, że niektóre są trochę zielonkawe, a w rzeczywistości są niebieskawe. No ale dobra, te najładniejsze zostawimy, przerzucimy w jeden zbiornik, te słabsze w drugi. Tu mamy sakurki, tak się prezentują w jednym zbiorniku, a w drugim trochę się namnożyło już w tym też, a w drugim mamy resztę, no i też będzie trochę tam trzeba połapać i porobić z tym. Tu mamy jeden ze zbiorników Orange. Tu większość jest takich średniaków, dużych niedużo zostało, ale patrzcie, nie wiem ci co pamiętają, jak dokupywałem właśnie 20 krewetek Orange i Red Reel, no to od tamtej pory patrzcie, ile mi się już namnożyło krewetek i to po 2 zbiorniki, nie? Miałem ogólnie wrzucić ten film z podkładem muzycznym, ale stwierdziłem, że za dużo opisywania, więc lepiej będzie jak trochę pogadam. No, tak to się prezentuje u mnie. Trochę ujęć porobiłem w międzyczasie. No i na razie, jeśli chodzi o neokaridiny, to się kręci, ale wiadomo, że żeby mieć zarąbiste sztuki, no to trzeba selekcjonować, selekcjonować i jeszcze raz selekcjonować, a na to trochę brakuje też czasu. No ale wezmę się za to niebawem, także zobaczymy jak to będzie. No i powiem tak, jeśli chodzi o oświetlenie, no to tam gdzie mam na LEDach, w 7-watowych żarówkach, no to po prostu zero takich nitek, nie? Takich włosów długich, albo takich, jakby to nazwać, taki meszek jakby, ale to idzie wyciągać, no ale ten, a na power LEDach jednak za mocno w jeden punkt daje i trochę muszę wyciągać. To na starym regale właśnie tak się dzieje, właśnie się zastanawiam za jakiś czas, czy nie dać też tych żarówek i powinno też tutaj się uspokoić. No a tutaj w ogóle 6 zbiorników to mam już bardzo długo, nie? Już ponad rok czasu. I jakoś się kręci. Tak jak na przykład ten zbiornik mam już ponad rok czasu. Też był moment taki, że stosowałem pewien preparat na glony. No i trochę też przesadziłem, za długo lałem, nie? Tam pisał, że przez miesiąc. A ja przez 6 tygodni lałem i trochę wykończyłem te Blue Jelly, ale zostało z 10 sztuk i się namnożyło w ciągu
pół roku dużo. Tak to się prezentuje. Tutaj mamy retrill w jednym z zbiorników. Tutaj właśnie w tym zbiorniku strasznie mi się ten mech rozrósł na pół zbiornika. Będę musiał trochę zrobić z nim porządek, bo nawet nie wiem, ile tam jest tych krewetek. Jak wyjdą do jedzenia, to je widzę, ale nie wszystkie wychodzą od razu, więc nie wiem, ile tam ich jest. Tak naprawdę. Wiem, że w tych zbiornikach, gdzie jest bardzo dużo krewetek, no to filtr muszę czyścić co tydzień, bo po prostu robi się... Inaczej po prostu się zapycha. A tutaj mam tą mniejszą wersję tych filtrów na tym starym regale. Tam jest z Aquinowy 120 bodajże. Trochę źle zrobiłem, bo mam, tak jak tam mam w tych 30 zbiornikach, to mam tą 200 większą i fajnie, parę miesięcy już nawet nie czyściłem. Dobra, a tutaj mamy moje Shoko. Też tutaj parę jest do przeselekcjonowania i kilka zauważyłem, Blue Velvetów mi wyskoczyło. To przerzucę sobie. Ale ogólnie większość sztuk jest ładna. Tam pojedyncze sztuki takie słabsze powychodziły, no ale wyjdzie w końcu po selekcji, wyjdzie tak, że no, powinno się ładnie porobić, nie? Tutaj mamy też jeszcze na innym żwirku jakiś taki kolorowy trochę. Czarno-biały, można powiedzieć. No, chciałem bardziej widzieć krewetki. No a tu mamy mój najstarszy zbiornik z krewetkami yellow. Nawet nie wiem, ile ich tam jest, bo kurde, zarosło to kryptokorynami na podłożu Amazonia. I tak sobie tam śmiga, kurde. Jakiś czas temu dużo odsprzedałem krewetek i zostało mi niedużo. Tutaj też mam yellow, tak trochę z bliska w innym zbiorniku przerzuciłem parę sztuk, żeby po prostu też się w innym mnożyły, żeby łatwiej je wyciągać jakby. No a tutaj mamy jeszcze sakurki. Kurde, tak widzę na filmie właśnie, że jedna ma jakiś taki... Coś jej się w oko stało, kurde. Ale trudno, no. Tak to się prezentuje. Trochę pod innym światłem, nie? Teraz, niż wcześniejsze ujęcia. No, tutaj pokażemy samiczkę z bliska, jak dorosła wygląda. Wiadomo, że małe jeszcze się do końca nie wybarwiły i nie ma sensu ich przeławiać. W innym zbiorniku to wiem, że tam jest parę takich trochę wyblakłych. Znaczy, że straciły trochę koloru, znaczy przezroczystych trochę się pojawił. A tu mamy Blue Velveta. Też nie, parę sztuk mam tam takich jaśniejszych, też wylecą do jednego zbiornika, co mam miksa z neokardinami jako odpad. Tu mamy Blue Jelly. Tak, to jest bliższa, jak widać kamera fajnie chwyta niebieski kolor, a te z dalsza wydają się trochę gorsze. No ale dobra, jeśli filmik się podobał, to oczywiście łapka w górę i zapraszam do subskrypcji, do oglądania kolejnych moich filmików. Na razie, cześć.